Cześć, nazywam się Karolina Adamczyk i uwielbiam robić na drutach. Witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie, po troszeczkę dłuższej przerwie. Dzisiaj chcę pokazać Wam 6 moich ulubionych swetrów, które nosiłam w minionym sezonie najczęściej. Ja generalnie jestem zmarzluchem, lubię jak jest mi ciepło i od kilku lat chodzę w swetrach zimą regularnie. I w tym mijającym sezonie codziennie nosiłam własnoręcznie zrobione wełniane swetry, skarpetki, czapki, rękawiczki. Nie przypominam sobie, żebym wyszła z domu na przykład w bluzie pod kurtką, żebym pod kurtkę założyła bluzę zamiast swetra. I po domu też chodzę w swetrze. U mnie w mieszkaniu jest raczej chłodno i jak tylko usiądę na dłużej, to od razu muszę założyć skarpety i sweter, żeby nie zmarznąć. I teraz pokażę Wam te 6 swetrów, które były w tym sezonie ulubione. Mam oczywiście ich więcej, okazjonalnie zakładałam też inne swetry na jakieś tam niedzielne obiadki czy coś w tym stylu, na spotkania, ale z reguły najczęściej nosiłam te, które Wam zaraz pokażę. Moja codzienność jest teraz raczej taka domowo-dzieciowa, więc może dlatego w swetrach też było mi najcieplej i najwygodniej, ale nawet na jakiś jesienny czy wczesnowiosenny rower czy wyjście na plac zabaw, to też zawsze zakładam sweter. 6 moich ulubionych swetrów, 4 na kupce, jeden mam teraz na sobie i jeden wisi. Sweter numer 1 z tej szóstki to jest sweter, który zrobiłam z bezpłatnego wzoru Silver Dream od Drops ze strony garnstudio.com. Zrobiłam go z włóczki Drops Charisma. Bardzo, bardzo lubię i ten sweter, i tą włóczkę. Ta włóczka jest wełniana, czuć, że to wełna. Jest super wash, więc dobrze się nosi. Jest raczej lekki i dosyć ciepły. Zrobiłam go w 2017 roku, czyli jest jakby najstarszy z tej kupki swetrów, a mimo wszystko jest w świetnym stanie i tak naprawdę on wymaga najmniej pielęgnacji z tych wszystkich moich swetrów i noszę go zarówno po domu, jak gdzieś wychodzę pod kurtkę. Sweter z żakardowym karczkiem, przerabiany reglanem, wzór jest darmowy. Użyłam włóczki Drops Charisma w kolorze perłowy szary i białym lub kremowym, już nie pamiętam. No taki ma prosty krój, ale bardzo go lubię. Jedyne co w tym wzorze, troszeczkę rzędy skrócone. Nie do końca mi odpowiadają, jak tutaj się układa dekolt z przodu, ale nie na tyle, żebym nie nosiła tego swetra i trafił w tym sezonie na kupkę moich ulubionych. Sweter, który noszę zazwyczaj po domu, to jest sweter, który Sparkle Raglan Sweater od We Are Knitters, z takiej włóczki nakrapianej, centkowanej. Ona już chyba niestety nie jest dostępna. Ja dostałam zestaw na ten sweter kiedyś w ramach współpracy takiej barterowej z We Are Knitters i do dzisiaj bardzo go lubię. On jest zrobiony z Demery Wool w kolorze centkowany niebieski i już nie ma tego koloru. Ale bardzo lubię ten sweter, bo ta włóczka jest przemiła. Wiadomo, jak to jest singielek, ona się troszeczkę mechaci. Trzeba go odświeżać. Następny sweter to jest sweter Sparkle Raglan Sweater z zestawu od We Are Knitters, który dostałam kiedyś w prezencie w ramach współpracy barterowej. Zrobione jest z włóczki We Are Knitters The Mary Wool w kolorze centkowany niebieski. To jest, świetnie to wygląda, te kropeczki. Ten kolor wydaje mi się, że już nie jest dostępny. Ta włóczka jest przemiła. Sweter był zszywany tutaj na reglanach, czyli każda część była robiona osobno. Ta włóczka troszeczkę się mechaci, ale jest tak miła i biorąc pod uwagę, że zrobiłam go 4 lata temu, noszę go bardzo często, noszę go kilka razy w tygodniu w sezonie zimowym, noszę go po domu, czyli do jakichś tam różnych obowiązków.
Teraz jak ktoś jest wrażliwy, to niech przyłączy kilka sekund dalej. Ostatnio mój synek był chory i niestety zwymiotował mi na ten sweter i musiałam go wyprać, ale wszystko pięknie zeszło i znowu jest nowy i pachnący. I ten sweter po tylu latach nadal jest jednym z moich ulubionych i pewnie dlatego, że jest tak miły w dotyku i tak jakoś tak podoba mi się to, jak wyglądam w tych kropeczkach. Pasuje mi do dresików, jest takim moim super swetrem po domu, który bardzo, bardzo lubię nosić. Jak tylko jest mi troszeczkę... Bo wiecie, jak coś robię w kuchni, nie wiem, sprzątam, to się rozgrzewam, ale jak siadam na chwilę, mam na kanapę, to od razu robi mi się zimno i muszę założyć sweter, więc ten sweter i kolejny, który zaraz pokażę, to są takie moje swetry, które gdzieś tam leżą na kanapie i one są takimi moimi codziennymi swetrami do noszenia po domu. Sweter numer 3 to jest sweter, który mam teraz na sobie. To jest sweter, który zrobiłam z włóczki The Petit Wool od We Are Knitters. To jest taka grubsza włóczka singielek, więc też troszeczkę się mychać tutaj, szczególnie przy rękawach. A przez to, że zrobiłam taki pleciony wzór, to niezbyt dobrze się go goli i tak naprawdę jest to dosyć pracochłonne. Więc teraz on wymaga troszeczkę odświeżenia, ale jak są, jest bardzo, bardzo ciepły i jak są największe mrozy, to wybieram właśnie ten sweter. Zakładam go na siebie pod kurtkę i wtedy wiem, że zostawię wełniony sweter, gruba kurtka i wełniony skarpety. Raczej nie zmarznę, jak jest nawet kilka stopni na minusie. Zrobiłam go w 2020 roku, czyli to był środek pandemii. Plecionka, którą tutaj widzicie, ja ją zaczerpnęłam z wzoru na skarpetki, który jest darmowy na Ravelry. One się nazywają Business Casual. I tak mi się spodobało, robiłam kiedyś te skarpety, już stwierdziłam, że sweter z tym wzorem byłby bardzo fajnym pomysłem i bardzo fajnym rozwiązaniem. Więc jest taki prosty, cały sweter jest pokryty tym wzorem. Dosyć jest to pracochłonne, wymaga troszeczkę przeplatania tych oczek, ale przez to, że wszystkie oczka są prawe, to całkiem sprawnie to idzie. No i na pewno miałam troszeczkę zagwozdki, jak wyliczałam sobie reglam, żeby tą plecionkę tutaj dopasować, ale jakoś tam mi się to udało i też bardzo lubię ten sweter, przede wszystkim, że jest ciepły. Jeśli chodzi o tą włóczkę, The Petit Wool We Are Knitters, to jest 100% wełna i jak mam go na sobie, to czuję, że to jest wełna. I ja to uczucie bardzo lubię, bo to uczucie kojarzy mi się z ciepełkiem. Czyli jeśli jestem w temperaturze takiej, w której mam komfort, nie jest mi za ciepło, to wełna jest dla mnie jak najbardziej ok. W momencie, w którym zaczyna mi się robić zbyt ciepło, wejdę do ciepłego pomieszczenia albo się rozgrzeję, to zaczynam odczuwać takie lekkie łaskotanie i to jest moment, w którym chcę z siebie zdjąć sweter, ale w dniach, w których jest mi chłodno, to potrzebuję tego właśnie takiego rozgrzewającego łaskotania. Dobra, następny sweter. Następny sweter to jest sweter, który będzie jeszcze wymagał ode mnie przeróbki i podejścia. Sweter, który zrobiłam w 2021 roku. I historia jest taka, że wyskoczyło mi gdzieś na Instagramie zdjęcie przepięknych motków włóczka Piuma. To jest włóczka, którą kupiłam w Motkomanii, w sklepie Motkomania. I jak ja zobaczyłam zdjęcie tej włóczki, tych turkusików, tych takich kropeczek, to od razu miałam w głowie taki puszysty, miękki sweter. Niestety w sklepie były tylko 4 motki, ale ja bałam się, że już na pewno nigdy nie znajdę nic równie pięknego, więc zamówiłam tylko te 4 motki, które były. I przez to tej włóczki miałam na tyle mało, że sweter, on jest taki, ma dosyć szeroki dekolt, ma rękawy takie, mogłyby być odrobinę dłuższe i też jest mógłby być odrobinkę dłuższy, czyli jest takim swetrem, który jest
aspiruję do bycia swetrem oversize'owym, ale jest wszędzie troszeczkę za krótki. Ale mimo wszystko, przez to, że ta włóczka jest tak miła, mięsista, to jest włóczka 100% merynos. I ostatnio mama mojego męża przy okazji wizyty oskubała ten sweter ręcznie, bo taką grubą gruby sweter nie goli się zbyt przyjemnie. Powstała z tego taka chmurka. Dokupiłam sobie na ostatnich targach Wool Fashion w Warszawie jeszcze jeden motek. On na oko wygląda na taki sam, pewnie jak zacznę przerabiać, to zobaczę, co tam wyszło. Planuję obrobić dekolt, spruć ściągacz, zobaczymy jak to się będzie pruło, bo sweter już ma 2 lata i był noszony, i wydłużyć troszeczkę rękawy, wydłużyć body swetra i obrobić dekolt, i mam nadzieję, że wtedy sweter zyska drugie nowe życie. Ale niezależnie od tego, co mi tam wyjdzie, to i tak przez to, że jest tak miły, puszysty, mięsisty, to będę go nosić na pewno z przyjemnością jeszcze długie lata. Jeszcze 2 swetry, które nosiłam bardzo regularnie w ostatnim sezonie. Jeszcze dwa swetry, które nosiłam regularnie w mijającym sezonie, to są Nico swetry, ten turkusowy i taki musztardowy. One są zrobione z włóczki Baby Alpaka Gabba Wool. Ten jest w turkusowy jest w rozmiarze S, musztardowy jest w rozmiarze M. Oba swetry noszę i bardzo lubię. Te swetry w porównaniu z poprzednimi są zrobione z cieńszej włóczki, ale z alpaki. Alpaka też jest bardzo ciepłą włóczką. Jest bardzo miła w dotyku, jest mięciutka, ale jak to alpaka, są osoby, które są na tyle wrażliwe, że nie będą mogły jej nosić, bo będą czuły dyskomfort czy drapanie. Ja lubię uczucie włóczki, wełny, alpaki na skórze, więc mi to odpowiada. Zrobiłam sobie 2 w różnych rozmiarach i oba tak naprawdę noszę bardzo chętnie i bardzo lubię. Lubię tak naprawdę ten żakardowy kar. Lubię żakardowy karczek, lubię, że pasują mi do spodni, czy nawet czasem po domu, chociaż te akurat staram się oszczędzać i po domu ich nie zakładam, bo mimo wszystko taka włóczka też będzie się troszeczkę mechadzić. Ten sweter z kolei bardzo łatwo ogolić kolarką i już każdy z tych egzemplarzy takie golenie zaliczył. Ja kocham wełnę. Lubię, jak jest mi cieplutko. Cieszę się, że przez te wszystkie lata dziergania moja szafa wygląda już w ten sposób, że nie muszę martwić się, co na siebie włożyć, żeby było mi ciepło i wygodnie jednocześnie. Swetrów w mojej szafie jest więcej. Swetrów, które nosiłam w tym sezonie, jest więcej, ale te, które dzisiaj Wam pokazałam, to zdecydowanie było moje top 6 w tym sezonie. I na pewno jeszcze wiosną będę w nich chodzić, a latem ja nie chowam swetrów. Wystarczy troszeczkę chłodniejszy wieczór i już też zakładam na jakieś wyjście czy coś swetry. Też świetnie mi się sprawdzają. Swetry, nawet wełniane, noszę cały rok, a teraz w planach mam zrobienie troszeczkę cieńszych, merynoskowych sweterków właśnie na taką pogodę bardziej wiosenną, kiedy te grubsze, chciałam powiedzieć ciężkie, ale to jest nieprawda, bo te swetry wełniane wcale nie są ciężkie. One, swetry zrobione z wełny, są leciutkie i nie czuć takiego obciążenia na ciele. Po prostu z grubej włóczki wykonane swetry pójdą może troszeczkę na tył szafy, ale na pewno jesienią znów będę je nosić z przyjemnością. Ale ponieważ w mojej szafie jest jeszcze kilkanaście swetrów, to może w przyszłym sezonie jakiś inny wskoczy na podium. Zobaczymy. Dziękuję serdecznie za spędzenie ze mną tego czasu, za obejrzenie tego odcinka. Dajcie mi znać w komentarzu, jeśli macie ochotę, czy macie swoje ulubione swetry, czy też nosicie zimą tylko swetry, czy jednak też jakaś bluza, albo nie wiem, cieńszy, może nie każdy jest takim zmarzluchem, że potrzebuje nosić codziennie sweter, tak jak ja. Ale jak macie ochotę, to chętnie o tym poczytam. I do zobaczenia, mam nadzieję, jak najszybciej.